Najlepsi, najzdolniejsi, a przede wszystkim najpilniejsi uczniowie zielonogórskich szkół wraz ze swoimi nauczycielami licznie zgromadzili się dziś w Filharmonii. Ponad 120 uczniów odebrało dziś nagrodę prezydenta Janusza Kubickiego za wybitne osiągnięcia w nauce. Równowaga powinna być, więc mamy zdolnych przecież i artystów, mamy również zdolnych ekonomistów, czyli tak jak to wyglądać powinno, wszystkiego powinno być po trochu, tak aby ten miks cały był tym, co tworzy każdą społeczność w mieście. W gronie stypendystów znaleźli się finaliści ogólnopolskich olimpiad. Byłam finalistką olimpiady bankowej, wiedzy o bankach i turnieju umiejętności menedżersko-handlowych. Finalista olimpiady przedsiębiorczości i zarządzania i finalista olimpiady o bankach, jeszcze do tego najwyższa średnia w szkole. Najlepsi uczniowie podstawówek, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zostali uhonorowani stypendiami od 1 do 2,5 tysiąca złotych. Młodzi ekonomiści już zaplanowali, jak odpowiednio ulokować pieniądze. W czasy z dziewczyną wyjazd na dwa życia, relaks wakacyjny po maturach, po egzaminach się należy. Na zakup sprzętu, czyli laptopa, na studia. Zielonogórskim stypendystom gratulujemy i życzymy jeszcze większego zapału w dążeniu do wybitnych osiągnięć naukowych.